Z naszej kontroli wynika, że podlaskie samorządy będą miały problem z zapewnieniem dzieciom miejsc w przedszkolach. Przesunięcie sześciolatków do przedszkoli powoduje, że w przedszkolach publicznych może zabraknąć miejsc dla około 10 tysięcy trzylatków. Dlatego nikt wnioskuje do samorządów, aby jak najszybciej pracowały nad powiększeniem bazy przedszkolnej, uwzględniając tendencje demograficzne i... Oczekiwania rodziców. NIK ujawniła, że nabór do przedszkoli odbywał się z naruszeniem prawa. Na 20 skontrolowanych placówek, aż w 16 wskazaliśmy liczne nieprawidłowości, a 11 placówek otrzymało w tym obszarze ocenę negatywną. Nieprawidłowości obniżyły przejrzystość procesu naboru do przedszkoli, a w niektórych przypadkach wpływały na wynik naboru.